Drodzy Państwo, zgodnie z zapowiedzią chciałbym skoncentrować się na miejscu urodzenia Pawła Bozińskiego. Moim zdaniem to arcydzielny dokument, może tym bardziej wyjątkowy, że to przecież sam początek drogi twórczej, to właściwie film na pograniczu jeszcze szkoły filmowej i życia zawodowego Pawła Bozińskiego. Film, który miał swoją premierę w roku 1992. Jego reżyserem, jak już Państwo doskonale wiecie, jak wspomniałem, jest właśnie Paweł Boziński, którego tutaj widzimy w kadrze pochodzącym z filmu Ojciec i syn w podróży w reżyserii jego ojca, również słynnego dokumentalisty polskiego Marcela Łozińskiego. Paweł Boziński, rocznik 1965. Jako student łódzkiej szkoły filmowej postanawia na trzecim roku zrealizować właśnie studencką etiudę, która po czasie przeobrazi się w coś znacznie więcej niż krótki szkolny film. Same studia formalnie, jeśli chodzi też o obronę pracy magisterskiej, Paweł Łoziński skończy po latach, co jest dla mnie z pewnych względów bardzo istotne. Za chwilę powiem dlaczego. Przede wszystkim jest istotne to, że po latach od powstania i od premiery miejsca urodzenia zachowuje się w prywatnym archiwum reżysera sporo dokumentów dotyczących tego procesu, sporo materiałów archiwalnych, również w jego pamięci jest sporo wspomnień dotyczących tego czasu. Pewnie z różnych powodów i dlatego, że to pierwszy tak poważny film i dlatego, że to film o takiej, a nie innej tematyce, też dlatego pewnie, że ten film ma jakiś wymiar osobisty dla reżysera. W pamięci jego zachowuje się również wiele wątpliwości i znaków zapytania z czasów, kiedy ten film powstawał. Dla mnie to jest istotne i istotne było to wspomnienie o pracy magisterskiej, o której wspomniałem przed chwilą, dlatego że kiedy kilka lat temu Paweł Łoziński się nią zajmuje, to jest już po pierwsze, po wielu latach swojej zawodowej twórczości i po wielu wspaniałych filmach, tych, które dzisiaj trochę żyją w cieniu tych najsłynniejszych, myślę tutaj chociażby o filmie Sławomir Mrożek przedstawia z 1997 roku, czy o dwóch tytułach z takiego niezwykłego momentu w życiu zawodowym Pawła Łozińskiego, kiedy w jednym roku, 1999, swoją premierę mają dwa wspaniałe filmy, Taka historia oraz Siostry. No i potem jest ta niezwykła dekada, której być może wszyscy świadkujemy również jako widzowie. Myślę tutaj o filmach, które z dużym prawdopodobieństwem Państwo znacie. Zaczyna się od Ojca i Syna w roku 2013, potem Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham z roku 2016. No i słynny nie tylko w Polsce, ale też robiący duże wrażenie na całym świecie film balkonowy, który trafia, jeśli chodzi o moment premiery, taki czas jeszcze pandemiczny, są różne z tym związane przeszkody. No w każdym razie na szczęście ten film i powstaje, i ma swoją premierę, i możemy również o nim rozmawiać. Natomiast oprócz tego, że powstają filmy, to w pewnym momencie Paweł Łoziński wraca pamięcią do miejsca urodzenia i poświęca temu filmowi właśnie swoją pracę magisterską, bronioną w łódzkiej szkole filmowej. Tę pracę tytułuje, tak jak Państwo widzicie w tym momencie na slajdzie, to jest wycinek z karty tytułowej tej dysertacji, czyli Anatomię filmu dokumentalnego o miejscu urodzenia, reżyseria Paweł Łoziński, 1992 rok. Tytuł jest nieprzypadkowy, jeśli chodzi oczywiście o treść tej pracy. I on też, ten tytuł, będzie jakoś mnie patronował w czasie naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ uważam, że wśród wielu powodów, które istnieją, by o tym filmie mówić, jednym z najważniejszych jest ten, że na przykładzie miejsca urodzenia, czy to w rozmowie z widzem dorosłym, czy to w rozmowie z uczniem w szkole, miejsce urodzenia stanowi świetny przykład, by właśnie porozmawiać o filmie dokumentalnym w kontekście tego, jak on powstaje, jak jest zbudowany, jak go można czytać, jak można się uczyć na jego przykładzie, czym jest kino dokumentalne.
Z mojego doświadczenia wykładów, ćwiczeń, rozmów z młodymi ludźmi, właśnie takimi chociażby na etapie szkoły średniej, wynika, że ich wiedza o kinie dokumentalnym nie jest zbyt rozbudowana z oczywistych względów. Nie mają zbyt wiele okazji tak naprawdę, żeby spotykać się zwłaszcza z tym wysokoartystycznym kinem dokumentalnym. I w miejsce urodzenia jest dobrym pretekstem, by na przykład rozbić kilka stereotypów, które mogą mieć młodzi ludzie w głowie a propos kina dokumentalnego. Będę do tego nawiązywał w trakcie wykładu. Jest jeszcze coś. Chciałbym, z racji na to, że ta praca przynajmniej teraz ciągle jeszcze nie jest opublikowana, nie jest tak łatwo dostępna, można do niej sięgnąć w Bibliotece Łódzkiej Szkoły Filmowej, co oczywiście nie jest dla każdego takie proste. To z tego między innymi powodu chciałbym mocno na tej pracy w czasie naszego spotkania bazować, na wątkach, które wydają mi się w niej najważniejsze. O jakich wątkach myślę? Właśnie w kontekście tej anatomii filmu dokumentalnego chciałbym z Państwem porozmawiać o bohaterze filmu dokumentalnego, o etapie dokumentacji, czyli o tym wszystkim, czego nie widzimy na ekranie, ale bez którego to etapu ten film by nie powstał, przynajmniej w takim kształcie, w jakim go znamy. Chciałbym porozmawiać o etapie zdjęciowym oraz o montażu. To są bardzo duże kategorie. Bohater, dokumentacja, zdjęcia, montaż. W mniejszym lub większym stopniu właściwie każdy film dokumentalny nadawałby się, żeby o tych kategoriach porozmawiać. Ja wychodzę z założenia, też sugerując się między innymi tą pracą dyplomową Łozińskiego, że miejsce urodzenia jest wyjątkowo dobrym przykładem, by o tych sprawach porozmawiać, między innymi z młodym człowiekiem, między innymi z uczniem. A poza wszystkim innym, Szanowni Państwo, jeśli znacie film Miejsce urodzenia, to myślę, że zgodzicie się, że jego arcydzielność między innymi na tym polega, że to jest film, który choć ma już ponad 30 lat, to jest filmem ciągle otwartym na rozmowę, ciągle otwartym na interpretację. Takim filmem, który się po prostu artystycznie, estetycznie nie zestarzał. Jest ciągle impulsem do, jak sądzę, bardzo ciekawej, nawet jeśli bardzo burzliwej niekiedy rozmowy. Zajrzyjmy za kulisy i spróbujmy krok po kroku odtworzyć, zrekonstruować i przyjrzeć się temu, co można by nazwać anatomią filmu dokumentalnego, choćby właśnie w kontekście tego hasła, o którym mówiła pani Gabriela Wojciechowska, o tym człowieczeństwie w czasach próby, bo do tego wątku oczywiście również nasza dyskusja będzie zmierzać. Jest, drodzy Państwo, rok 1989, który jest przełomem również w polskiej kinematografii, w podwójnym sensie, mówiąc najogólniej. Sens numer jeden jest taki, że oto otwierają się przed filmowcami tematy, które wcześniej były zupełnie przemilczane. Ale jest też drugi sens, nie mniej istotny. Otóż otwiera się szansa, by porozmawiać o sprawach, by uruchomić w filmie polskim tematy, które istniały wcześniej, ale na przykład wyłącznie w jednej oficjalnej, zadekretowanej formie, bez przestrzeni na jakąkolwiek dyskusję, bez przestrzeni na jakąś wizję bardziej indywidualną twórcy. Bardzo często w przypadku wybranych tematów twórca po prostu ze względów cenzuralnych nie mógł sobie pozwolić na wyrażenie własnej opinii, jeśli szła ona jakoś na przekór temu, co obowiązywało w przekazie oficjalnym. I bez wątpienia jednym z takich tematów, jednym z takich wątków były stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej. To nie jest tak, że ten temat nie istniał na przykład właśnie w polskim kinie, ale Paweł Łoziński, tak jak wielu zresztą innych oczywiście filmowców, miało poczucie, że to jest temat, który zasługuje na znacznie większe zniuansowanie, który zasługuje na podjęcie czasami takich wątków, które po prostu właśnie nie były albo wcześniej obecne w polskim kinie, albo istniały jednowymiarowo. Na pewno ważnym doświadczeniem dla młodego Pawła Łozińskiego był film jego ojca Świadkowie, który miał swoją premierę w roku 1988, a zarejestrowany był, jak informuje nasz kadr tytułowy, w Kielcach w roku 1987 i dotyczył wydarzenia, które znamy pod nazwą Pogrom Kielecki, czyli dramatyczne zdarzenia
właśnie w zaraz powojennych Kielcach, kiedy to dochodzi do pogromu społeczności żydowskiej z rąk mieszkających tam Polaków. Paweł Łoziński jest na planie tego filmu, pomaga w zdjęciach, obserwuje też etap montażowy i oprócz tego oczywiście, że uczy się filmu dokumentalnego jako takiego, to też uświadamia sobie na przykładzie filmu Świadkowie skalę nieopowiedzenia wielu historii, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie. I zapewne zaczyna już wówczas kiełkować w nim taka myśl, że to jest przestrzeń na kolejne dzieła filmowe, na kolejne pomysły, które można wcielić w życie. Świadkowie to jedno, ale jest też drugi tytuł filmowy, który jest bardzo ważny w tej naszej rekonstrukcji. To jest film, słynny film Shoah w reżyserii Claude'a Lanzmanna. To chyba spokojnie można powiedzieć w ogóle jeden z najsłynniejszych filmów dokumentalnych w historii konwencji dokumentalnej. Film, który w pełnej wersji, jak Państwo zapewne wiecie, trwa prawie 10 godzin. I film, który był również prezentowany w Polsce w latach 80., tylko w niezwykle okrojonej, zniekształconej, ocenzurowanej wersji. Takiej, która z dzieła Claude'a Lanzmanna uczyniła właśnie film mocno jednowymiarowy, taki, który Polaków stawiał właściwie wyłącznie w roli oprawców. I miał to być właśnie dowód na to, jak bardzo Claude Lanzmann zniekształcił historię stosunków polsko-żydowskich. Paweł Łoziński ogląda w latach 80. właśnie tę polską wersję, jeśli tak można powiedzieć, filmu Shoah i dochodzi do wniosku, że z pewnością jest tak, że te stosunki polsko-żydowskie czasów II wojny światowej zasługują na film, który w sposób znacznie bardziej zniuansowany i wielowymiarowy by o tych stosunkach opowiedział, że to wszystko nie jest oczywiście takie proste, że to wszystko nie jest takie czarno-białe. Swoją drogą bardzo zachęcam Państwa, jeśli ten wątek Was zainteresuje i na przykład film Shoah byłby dla Was również ciekawym kontekstem w rozmowie z uczniami, żeby sięgnąć po przetłumaczoną na język polski autobiograficzną książkę Claude'a Lanzmanna Zając z Patagonii, w której bardzo duży, nieprzypadkowo bardzo duży fragment poświęcony jest filmowi Shoah i całkiem spora jego część również dotyczy tego, co właśnie działo się z tym filmem w Polsce, kiedy był pokazywany po raz pierwszy. Lanzmann pisze o tym wszystkim również z własnej perspektywy. Niezwykle ciekawe historyczno-filmowe ujęcie tego tematu. Bardzo zachęcam do sięgnięcia po prozę Claude'a Lanzmanna. Poza wszystkim innym to jest po prostu niezwykle wciągająca lektura. Innymi słowy, choćby tylko Świadkowie i Shoah każą myśleć Pawłowi Łozińskiemu, że jest temat filmowy, który wiele obiecuje, który pozwala na mocno autorskie ujęcie, na które właśnie pozwolił między innymi rok 1989. I tej tematyce postanawia poświęcić się w ramach swojego szkolnego filmu. Zaczyna poszukiwać bohatera, który byłby jednocześnie kimś w rodzaju medium samego Pawła Łozińskiego, Polaka żydowskiego pochodzenia. Chcę opowiedzieć historię właśnie Żyda, który wraca po latach do Polski, na tereny, w których spędził jakąś ważną część czasu II wojny światowej, by skonfrontować się ze swoją pamięcią, by skonfrontować się ze swoimi wspomnieniami, by być może spotkać ludzi, których spotkał kilkadziesiąt lat wcześniej, by nawiązać z nimi rozmowę, by nawiązać z nimi jakąś komunikację. I w tych swoich poszukiwaniach przypomina sobie, jakie wrażenie zrobiły na nim dwie książki tego samego autora, Henryka Grimberga, Myślę o żydowskiej wojnie i o zwycięstwie, czyli dwa razy autobiograficzna proza Grimberga, który opowiada właśnie jako Żyd o swoich doświadczeniach w Polsce czasu II wojny światowej. Opowiada o tym, jak się ukrywał. Opowiada o dramatycznych losach swojej rodziny, w ramach których jest miejsce na chociażby śmierć jego młodszego brata,
czy śmierć jego ojca. Pawłowi Łozińskiemu bardzo podoba się w tych powieściach również to, że dla niego, na jego ucho, mają one bardzo mocno reporterski wymiar, że styl, którym posługuje się Henryk Grimberg, świadczy o tym, że jest on bardzo wyczulony na fakt, że jest on bardzo wyczulony na konwencję realistyczną. Innymi słowy, Paweł Łoziński sądzi, że być może udałoby mu się porozumieć z Grimbergiem jako dokumentalistą piszącym, jako kimś, kto jest właśnie wyczulony na konwencję sztuki dokumentalnej. A poza tym Paweł Łoziński dobrze zna te rejony Polski, o których pisze Henryk Grimberg. Zna je z dzieciństwa. Jego rodzice mieli dom w tamtych rejonach, więc mentalność, język, sposób życia tych ludzi jest Łozińskiemu całkiem dobrze znany. Oczywiście nie z czasów II wojny światowej, ale sądzi, że to jest też jakaś płaszczyzna potencjalnego porozumienia z Grimbergiem i głębszego zrozumienia jego historii. W 1991 roku Paweł Łoziński odzywa się do Grimberga, pisze do niego list. Grimberg wówczas od wielu, wielu lat jest już poza granicami Polski, wyjechał z Polski w roku 1967, zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, jakkolwiek list Pawła Łozińskiego trafia do Grimberga, kiedy pisarz jest w Paryżu. I tutaj od razu Państwu powiem i też w trybie zachęty, że kiedy ukazał się pierwszy tom zapisków pamiętnikarskich Henryka Grimberga, obejmujący między innymi właśnie początek lat 90., to natychmiast po niego sięgnąłem, żeby poszukać śladów Pawła Łozińskiego, żeby poszukać śladów myślenia o filmie Miejsce urodzenia. I to, co pamięta Paweł Łoziński, również odnalazłem na kartach pamiętnika Henryka Grimberga. Czytamy pod datą 6 grudnia 1991 roku, Paryż, pisze Grimberg. Paweł Łoziński, syn Marcela, kończy łódzką szkołę filmową i zaproponował mi, żebym wystąpił w jego filmie dyplomowym o Żydzie, który przyjeżdża do Polski, aby szukać śladów po swojej wymordowanej rodzinie. Powiedziałem, że to dla mnie zbyt osobiste. Spytał, czy znam kogoś, kto może to zrobić. Obiecałem, że pomyślę, a po 2 dniach doszedłem do wniosku, że ekipa filmowa pomoże mi ekshumować ojca i będę mógł go wreszcie po ludzku pochować. A ból będzie teraz jak klinem w klin. Zapisuje Henryk Grimberg. Potem jeszcze kilkukrotnie na kartach swojego pamiętnika, wracając do filmu Miejsce urodzenia, wracając do postaci Pawła Łozińskiego. Ale dla mnie w tym momencie najważniejszy jest ten pierwszy ślad nawiązania kontaktu, pierwszego momentu niezgody i dojścia dosyć szybko do takiego wniosku, że przy całym bólu, jaki może to ze sobą nieść, i przy całym skomplikowaniu tej sytuacji, może jednak warto spróbować. Może jednak warto spróbować. Z kolei u Pawła Łozińskiego, po tym jak dociera do niego zgoda od Henryka Grimberga, dosyć szybko pojawia się pewna wątpliwość, pewien niepokój. No właśnie, nie związany już z tym, czy Grimberg się zgodzi, czy nie, ale związany z tym, co będzie dalej, bo, i tutaj sięgam po właśnie fragment pracy dyplomowej Łozińskiego, w której pisze: teraz zacząłem mieć inną obawę. Skoro Henryk Grimberg tak często wracał do tematów rodzinnych w swoich autobiograficznych książkach, to może wie już na ten temat za dużo? Czy nie będzie tak, że jego filmowe spotkania z chłopami ograniczą się do kurtuazyjnego potakiwania głową? Może czas minął, dramat wyparował i bohater będzie miał emocje bliskie zeru. Co wiedział naprawdę o tajemnicy śmierci swojego brata i ojca? Na szczęście dla Pawła Łozińskiego jego obawy się bardzo szybko niwelują i znikają, kiedy zaczyna dokumentować swój temat, czyli kiedy zaczyna wędrować po terenach, gdzie prawdopodobnie powstanie jego film, jeszcze bez kamery, po to, żeby się po prostu rozeznać, z kim potencjalnie może porozmawiać, o czym ludzie chcą lub nie chcą z nim podyskutować i tak dalej, i tak dalej. I szybko dochodzi do wniosku, że dowiaduje się o bardzo wielu wątkach, zdobywa bardzo wiele informacji,
których Grünberg nie ma na pewno, po których nie ma śladu, chociażby w tych jego autobiograficznych prozach. Zatem ta obawa, że Grünberg wie wszystko albo nawet wie za dużo, niknie i Łoziński czuje, że ma świetnego bohatera kina, swojego kina dokumentalnego. Bardzo ważna sprawa i bardzo ważny wątek, jak sądzę, w rozmowie z uczniem. Nie tylko a propos tego filmu, ale tak jak mówię, on jest do tego dobrym pretekstem. Kwestia scenariusza. Łoziński bardzo szybko dochodzi do wniosku, że potrzebuje mieć bardzo precyzyjny scenariusz i jest to jego chęć, ale również wymóg. Dlaczego mówię, że to dobry wątek rozmowy, ciekawy wątek rozmowy z uczniem? Dlatego, że znowu będę bazował na swoim doświadczeniu. Często jest tak, że jeśli uczeń ma jakieś skojarzenia związane z kinem dokumentalnym, to między innymi takie, że ono nie posiada scenariusza. Że w przeciwieństwie do kina fabularnego, w którego scenariuszach zapisane są dialogi i dokładne instrukcje co do tego, jak ma poruszać się na przykład i zachowywać aktor, o tyle kino dokumentalne z zasady scenariusza mieć nie powinno, skoro ma być po prostu zapisem rzeczywistości na gorąco. Tak oczywiście nie jest. Scenariusz dokumentu różni się od scenariusza fabuły, to jasne, ale dokument, każdy film dokumentalny, profesjonalny, poważnie przemyślany, również scenariusz posiada. Czego on dotyczy i czego chociażby dotyczył ten wymóg i ta chęć w kontekście miejsca urodzenia? Łoziński doskonale zdawał sobie sprawę, jakie będą warunki realizacyjne tego filmu, że one będą niełatwe, że jak to film szkolny otrzyma na ten film zapewne niewiele taśmy filmowej. Taśma filmowa jest niezwykle kosztowna, więc będzie musiał bardzo uważać na jej zużycie. I nie będzie tam miejsca na improwizację, nie będzie tam miejsca na marnowanie taśmy, na te zdjęcia, z których potem w większości by nie mógł skorzystać. On przed rozpoczęciem zdjęć jako reżyser musiał doskonale wiedzieć, co, gdzie chce sfilmować, jakkolwiek oczywiście, jak to w kinie dokumentalnym, zawsze jest olbrzymi margines znaku zapytania, tego trybu przypuszczającego, czego reżyser nie jest w stanie przewidzieć, ale wiele rzeczy jest w stanie przewidzieć, które nie stoją w żadnej sprzeczności z ideą i z naturą kina dokumentalnego. Ten wymiar taśmy filmowej, o którym wspomniałem, Paweł Łoziński, wiedząc, że tej taśmy będzie niewiele i wiedząc, że jest umówiony produkcyjnie tak o to, że czas zdjęciowy potrwa 14 dni. W pewnym momencie, kiedy wiedział już, jaki potencjał tkwi w tym temacie, wiedział już, kiedy Grünberg był na miejscu, do czego nawiążę za chwilę, jak wyjątkowy materiał powstaje na jego oczach, to wyobraźcie sobie Państwo, że oddał z tych 14 dni 4 dni zdjęciowe po to, żeby zdobyć nieco więcej taśmy filmowej. Wierzył, że mniej więcej 10 dni jest w stanie zdobyć ten materiał, na którym mu zależy, a jest to materiał tak ciekawy, tak intrygujący, że potrzebuje po prostu więcej taśmy kosztem 4 dni zdjęciowych. Ale zanim do zdjęć, drodzy Państwo, to czymś właściwie wpisanym, ponownie użyję tego sformułowania, w naturę kina dokumentalnego jest to, że etap zdjęciowy poprzedzony jest przez etap dokumentacji. Bardzo często odbywany w pojedynkę przez reżysera kina dokumentalnego, który próbuje poznać rzeczywistość ludzi, w której będzie za jakiś czas działał z kamerą, z mikrofonem. Ale najpierw chce ten świat poznać. Najpierw chce wiedzieć, czego może się tam spodziewać. Najpierw chce się rozeznać w tej przestrzeni, poczuć jej aurę, wyczuć coś, na co być może nie będzie czasu, jeśli by się od razu przyjechało na miejsce z kamerą, z dźwiękowcem, czy jak w tym wypadku z własnym bohaterem. Dokumentacja Łozińskiego rozpoczyna się późną jesienią 1991 roku i trwa, drodzy Państwo, półtora miesiąca. Przez półtora miesiąca Paweł Łoziński niemal codziennie wyrusza mniej więcej 50 kilometrów za Warszawę, w okolice miasteczka Dobre.
Dlatego tam, ponieważ to właśnie były te rejony związane z rodzinną historią Henryka Grimberga. Łuziński poszukuje miejsc i poszukuje ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, którzy pamiętają potencjalnie samego Grimberga jako dziecko, pamiętają być może jego rodziców, pamiętają być może jego dziadków. Oczywiście bardzo szybko okazuje się, że sytuacja jest nieprosta. Wiele osób poumierało, wiele osób zmieniło miejsce zamieszkania, wiele osób nie bardzo chce rozmawiać, zmienia swoje wypowiedzi. Po prostu upłynęło kilkadziesiąt lat. Nie wszyscy dobrze pamiętają, inni, wydaje się, czasami nie chcą dobrze pamiętać. Pomocą, dosyć można powiedzieć prozaiczną, ale bardzo ważną dla Łozińskiego, okazuje się niezwykle precyzyjna i dokładna mapa wojskowa, którą kupuje i z którą krąży po tym rejonie. Tutaj pokazuję Państwu w fragmencie mapy, o jakim rejonie mówimy. W dolnym lewym rogu Warszawa, przesuwamy się w prawą stronę na północny wschód, właśnie w okolice miasteczka Dobre. I taka ciekawostka, ale mająca też swoje uzasadnienie w ramach naszego wykładu. Mam przynajmniej taką nadzieję. Drodzy Państwo, to jest zupełnie inny kontekst. Być może poznajecie jaki. Widzimy tutaj Zbigniewa Zamachowskiego, Grażynę Szapołowską. To jest czas powstawania filmu Trzy kolory białe. Tam za Grażyną Szapołowską widać w czapce Krzysztofa Kieślowskiego, reżysera tego filmu. Autorem zdjęcia jest wybitny polski fotograf, fotosista Piotr Jaksa. Dlaczego o tym wspominam? Dlaczego to zdjęcie Państwu pokazuję? Kilka lat temu z profesorem Mikołajem Jazdonem opisywaliśmy kilkaset zdjęć Piotra Jaksy, które powstały właśnie na planie trzech kolorów, wszystkich trzech części. Robiliśmy do nich krótkie opisy. Chcieliśmy zidentyfikować postaci, które są na tych zdjęciach, zrekonstruować, jakiego fragmentu filmowego dotyczy dane zdjęcie. Czasami posiłkując się pomocą tych osób, które na zdjęciach udało nam się rozpoznać, żeby one nam też coś podpowiedziały. Ja na tym zdjęciu, jak być może również Państwo, dosyć szybko dostrzegłem Pawła Łozińskiego, który tam stoi mniej więcej w centralnym punkcie kadru na dalekim planie, który był jednym z asystentów reżysera Kieślowskiego na planie białego. No i odezwałem się do reżysera w kontekście właśnie tego zdjęcia, jego pamięci a propos tej sceny. I tutaj fragment korespondencji dotyczący właśnie tej fotografii. Napisał Paweł Łuziński: z ciekawostek, w tle tego zdjęcia rozpoznałem mój samochód marki Łada 21043, kolor biały, którym jeździłem na dokumentację w ramach miejsca urodzenia. Zaskakująca dobra pamięć to po pierwsze, jeśli chodzi o samochód związany właśnie z konkretnym filmem, ale to da się wytłumaczyć, bo drodzy Państwo, późna jesień, początek lat 90., rejony mocno już oddalone od Warszawy nie były prostymi, żeby się tam poruszać. Taki samochód jak ta Łada, może nie terenowy, ale taki, który pewnie znacznie sprawniej pozwalał się tam poruszać niż jakiś właśnie typowy samochód osobowy. To jest znak, drodzy Państwo, tego, w jakiej porze roku ta dokumentacja była przeprowadzana, nieprzypadkowo właśnie wtedy. Za chwileczkę do tego wrócę. A teraz jeszcze taki fragment z pracy dyplomowej. Jeżdżąc od wsi do wsi, pukając do drzwi starych drewnianych chałup, czułem się jak śledczy. Pasjonujące było dla mnie to tropienie. Poruszałem się po ciągle żywych śladach życia rodziny Grimbergów. Zbierałem okruchy wspomnień, które po nich zostały. Szukałem po latach śladów zbrodni. I ten cytat, drodzy Państwo, skłania mnie do tego, żeby zapisać na slajdzie coś takiego, dokument kryminalny. To też jest, drodzy Państwo, świetny wątek rozmowy z młodymi ludźmi, dla których zazwyczaj jest czymś oczywistym, że kino fabularne posiada swoje gatunki, ale że kino dokumentalne również je posiada, już niekoniecznie. A przecież tak jest. Mamy różne gatunki,
również w ramach kina dokumentalnego. Miejsce urodzenia jest świetnym przykładem dokumentu kryminalnego. Da się, jak sądzę, całe zajęcia, całą lekcję, czy nawet więcej niż jedną, poświęcić właśnie na rekonstrukcję tego wątku. Dlaczego miejsce urodzenia jest przykładem niezwykle ciekawym dokumentu kryminalnego. Ale to tak otwieram i od razu zamykam ten wątek poboczny. W czasie rozmów, które odbywa Paweł Łoziński, okazuje się, że tych wątków, które się pojawiają, jest tak wiele, że z bardzo wielu musi od razu rezygnować. Wie, że one się nie zmieszczą w filmie, ponieważ nie dotyczą samego Grünberga i jego rodziny. Natomiast w jakimś sensie potwierdzają rzecz czy temat szerszy, że te właśnie stosunki polsko-żydowskie są tematem filmowym, bogatym, niejednoznacznym i takim, który żyje, pomimo tego, że od końca wojny mija kilkadziesiąt lat. I tutaj taki fragment właśnie tego dotyczący, niezwiązany z filmem, o tym, o czym w tym cytacie jest mowa, z filmu się nie dowiemy, ale Łoziński też to dobrze pamięta. Pamiętam choćby wstrząsającą relację starszej, mieszkającej samotnie kobiety, ukrywającej w swoim domu w czasie wojny Żydów. Zaproponowałem, że pomogę jej w staraniach o medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Stanowczo jednak odmówiła. I bez tego do dziś jest wytykana przez sąsiadów podejrzewających, że, cytat, kupuje w GS-ie chleb za żydowskie pieniądze. Strach paraliżował ją podobnie jak w czasie okupacji. W czasie każdej rozmowy, drodzy Państwo, Paweł Łoziński w czasie dokumentacji ma ukryty mikrofon oraz magnetofon przy sobie. Nie po to, żeby te nagrania wykorzystać potem w filmie. Wie, że ich nie wykorzysta. Chodzi o coś innego. Chodzi o to potem, żeby po powrocie do domu z każdego dnia dokumentacji na podstawie tych nagrań sporządzić obfite notatki o czym, z kim danego dnia rozmawiał. A dlaczego ukryty mikrofon? Dlaczego ukryty magnetofon? Dlatego, że jak możecie się Państwo domyślać, są to narzędzia, które bardzo często paraliżują rozmówcę, zwłaszcza takiego, który nigdy wcześniej nie udzielał na przykład filmowcowi wywiadu, nie rozmawiał z kimś takim. Ten ktoś ma wtedy prawo poczuć się faktycznie jakoś sparaliżowany. Ta rozmowa wówczas wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Chodziło o to po prostu, żeby nie peszyć sprzętem. Te notatki się zachowały. Ciekawe jest to, jak one wyglądają, do czego za chwilę nawiążę. A tu fragment z rozmowy, którą przeprowadził z Łozińskim Tomasz Łysak do odnalezienia w czasopiśmie Pleograf. Mówi Łoziński: na początek Grünberg dał mi kilka namiarów na znajomych rodziny z czasów przedwojennych, między innymi na pana z Brzeźnego, fryzjera z miejscowości Dobre. Pojechałem do niego z ukrytym magnetofonikiem, ale nie po to, żeby wykorzystać to nielegalne nagranie do filmu, tylko żeby nie musieć robić notatek w trakcie rozmowy. Ludzie na widok notującego uszczywniają się, zaczynają się pilnować. Od niego dostałem kolejne nazwiska i tak zacząłem krążyć od wioski do wioski, od domu do domu w poszukiwaniu świadków. W tych notatkach Łoziński był bardzo metodyczny. Gdyby nie był, to by się bardzo szybko pogubił w tej gęstwinie nazwisk, imion, nazw miejscowości, wątków. Swoje notatki sporządzał, jeśli w kontekście każdej osoby, według pewnego schematu. Zapisywał, kto mówi, potencjalnie nazwisko, wiek, adres, wskazówki dojazdu. Gdyby chcieć do tej osoby wrócić na czas zdjęć, to trzeba oczywiście było zapisać sobie, gdzie ta osoba mieszka, jak do niej łatwo dojechać. Po drugie, o kim ktoś opowiadał? Czy o ojcu Henryka Grünberga, o jego matce, a może o jego zmarłym w czasie II wojny bracie, młodszym braciszku? Jakie ten ktoś ma informacje? Tutaj bardzo często Łoziński zapisywał jakiś pomocny fragment dialogu, jakiś cytat, który po czasie w pamięci natychmiast aktualizował wspomnienie tego człowieka, sposobu, w jaki mówi, czy chociażby miejsca, w którym żyje. Ale też notował sobie często Łoziński cechy charakterystyczne postaci, czyli to, jak ktoś mówi, jak wygląda, w jakim ubiorze się pokazał. To wszystko mogło mieć potencjalnie znaczenie, jeśli chciałby do danej osoby Łoziński wrócić po czasie z kamerą. I tutaj dziękując bardzo reżyserowi za zgodę na wykorzystanie tych materiałów, chciałem Państwu pokazać, jak wyglądają przykładowe strony takich maszynopisów zapisanych przez Łozińskiego na początku lat 90. właśnie w trakcie trwania dokumentacji.
Jak Państwo widzicie, na samej górze jest zazwyczaj nazwa wsi, miejscowości, której dane notatki dotyczą. I kolejne postaci, no, i krótkie notki, krótkie charakterystyki, które miały pomóc Łozińskiemu potem rozeznać się i podjąć pewne decyzje już dotyczące etapu zdjęciowego. Tutaj chociażby pani Irka. I takie, jak Państwo widzicie, bardzo lakoniczne sformułowania, ale zapewne zrozumiałe właśnie w oczach, w uszach samego reżysera, która o czym mówiła? O tym, że ojciec i matka kupowali od Abrama śmietany. Abram to jest ojciec Henryka Grimberga, to jego imię. Mówiła też o tym, że Abram przyszedł w nocy i płakał, bo Henio chory, prosiła Sara. Ojciec nie chciał, ale matka wpuściła. Dziecko żygało z głodu. Ojciec mówił, żeby ten Abram przeżył, to by i pomógł. Obowie pamiętają Jankla. Chodził, nosił śledzie. Albo inna relacja pana Władysława, który kojarzy Jankla, dużo wie, nie chce mówić. Ewentualnie dobry do odmowy. Czyli gdyby chciał, można tak to zapewne rekonstruować, gdyby chciał Łoziński mieć na ekranie kogoś, kto odmawia rozmowy, kto nie chce rozmawiać, to między innymi chociażby ten człowiek i nagranie z nim mogłoby się do tego przydać. Albo inna kartka dotycząca Radoszyny. Mówi pan Marcel, pamięta Abrama i Sarę, czyli rodziców Henryka Grimberga, pamięta ich sprzed wojny, mieli dwóch synów. Abrama chowali w kalesonach, resztę obrania mu ukradli. Chowali w sensie po jego śmierci. Albo pan Polek, pamięta Abrama i Sarę sprzed wojny, mieli dwóch synów. Twierdzi, że Bućka, czyli młodszego brata Henryka Grimberga, zabili w Jadowie. Abrama pochowała granatowa policja. Dużo wie, niechętnie mówi. Notatki były potrzebne, szanowni państwo, również po to, żeby bardzo szybko dojść do wniosku, jak czasami te same osoby w relacjach różnych osób funkcjonują pod nie tyle różnymi imionami, co pod różnymi wariantami tych samych imion. I na przykład często ktoś mówił Rywka zamiast Rebeka. Czasami ktoś na Benjamina mówił Biumek. Ktoś mówił Sija zamiast Jeszyje albo Fejga zamiast Fajga. Tak jak wspomniałem, żeby się rozeznać w tym gąszczu postaci i wątków, takie notatki były chęcią, wyrazem chęci, ale i potrzeby. Co ciekawe i bardzo ważne, etap dokumentacji przynosi taki oto wniosek dla Pawła Łozińskiego, że jednym z najczęściej pojawiających się słów w tym, co mówią ludzie, oprócz oczywiście przyimków, zaimków i tak dalej, jest czasownik pamiętam. Jest czasownik pamiętam, związany z pamięcią, czasami związany z niepamięcią, ale najszerzej mówiąc, chodzi po prostu o pamięć, o żywą pamięć tamtych lat. Nawet jeśli nie chce się pamiętać, nawet jeśli się jakoś tę pamięć modyfikuje, to i tak się pamięta. To i tak okazuje się dla Łozińskiego bardzo szybko, że jest to historia ciągle jakoś żywa, taka, o której być może warto zrobić film. I tutaj też jako taki kontekst, ciekawostkę powiem Państwu, że jednym z, myślę, z najmniej znanych filmów ojca Pawła Łozińskiego, Marcela Łozińskiego, filmem podejmującym właśnie tematykę holokaustową, jest dokument zatytułowany nie inaczej, tylko Pamiętam. Kwestia pamięci jest oczywiście niezwykle ważna i to też jest dla Państwa oczywistość, że kategoria pamięci może być jedną z najciekawszych i najważniejszych, również w rozmowie z uczniem, chociażby w kontekście filmu Miejsce urodzenia. Inna ciekawa rzecz. Jakże ważną lekcją była dokumentacja dla młodego dokumentalisty Pawła Łozińskiego. Lekcją tego, jak rozmawia się z ludźmi. Bardzo dobrze Łoziński po latach ciągle pamięta, jak czasami ludzie dobrze reagowali na to, że on był studentem, że był młodym człowiekiem, że nie widziano w nim poważnego reżysera, że nie widziano w nim pana z telewizji, tylko kogoś, kto ma jakąś wręcz może nawet fanaberię i może z tego względu warto mu pomóc, że może z tego względu warto go wpuścić do swojego domu. Poza tym był sam, żadnej ekipy filmowej, więc sprawiał wrażenie, jak to sam mówi Paweł Łoziński, może nawet nieco niepoważne. Ale tak czy inaczej, okazało się, że to, jak miał wizerunek, to, jak objawiał się swoim rozmówcom, bardzo często pomagało mu nawiązać
z nimi kontakt. Mówi, zapisuje po latach Łoziński, starałem się przestrzegać ważnej zasady, by wydobyć ze świadków tylko to, co niezbędne, by nie marnować ich emocji i wspomnień, kiedy nie ma jeszcze ze mną kamery. Mogą być potem nie do powtórzenia. W filmie dokumentalnym duble rzadko się udają. To podkreślenie pochodzi już ode mnie. Nie chodzi, drodzy Państwo, oczywiście o duble w rozumieniu kina fabularnego, czyli o prośbę, żeby ktoś dokładnie powtórzył coś, co powiedział, żeby dokładnie się zachował tak, jak zachował się chwilę wcześniej. Dubel w kinie dokumentalnym jest rozumiany na przykład w tym kontekście jako prośba wyrażona miesiąc po spotkaniu z kimś. Czy mógłby Pan, Pani powtórzyć to, o czym rozmawialiśmy miesiąc temu? I doświadczenie bardzo szybko zaczyna uczyć Marcela Łozińskiego, przepraszam, Pawła Łozińskiego, że tak rozumiane duble rzadko się udają, że ludzie, którzy mówią po raz drugi o tym samym, mają już jakąś rezerwę, mają już jakiś filtr nałożony na to, co mówią, jakąś autocenzurę, nie są już tak spontaniczni, jak byli za pierwszym razem. Za to, czyli nie marnować emocji, nie marnować wspomnień, poczekać, wynotować tyle, ile się da, ale zachować wiele na czas powrotu z kamerą. Wspomniałem Państwu o tym, że dokumentacja rozpoczęła się późną jesienią i że to ma swoje znaczenie, że to nie jest tylko informacja kalendarzowa, to nie jest tylko informacja historyczna. To ma swój sens. Kiedy widzimy, drodzy Państwo, to jest kadr z filmu Miejsce urodzenia, tę ziemię pokrytą śniegiem, tę ziemię skutą chwilami lodem, miejscami lodem, w której Henryk Grimberg, można się domyślać, zgrabiałymi z zimna dłońmi próbuje coś odnaleźć, próbuje się przebić przez warstwę śniegu, przez warstwę lodu, to oczywiście samo w sobie, ta sceneria, ten obraz działa inaczej, niż by działał, gdyby na przykład zdjęcia i dokumentacja trwały w środku lata albo w pełni czasu wiosennego. Pisze Łoziński, jeżdżąc w listopadzie, grudniu 91 roku na dokumentację, czułem, że to idealna pora roku na zdjęcia. Zima jest groźna, tajemnicza, życie zamiera, nie ma gdzie się schronić. Mróz pozwala lepiej poczuć, jak mogli cierpieć Żydzi ukrywający się w lasach, ziemiankach, w oborach. Nawet niewinnie padający śnieg ma szansę przywołać grozę tamtych czasów. Zmrożona ziemia kryje w sobie tajemnice z przeszłości. Niełatwo się do nich dostać. Musiałem spieszyć się z dokumentacją, żeby zdążyć ze zdjęciami do lutego. Zapisuje Łoziński, a dla mnie to jest też znowu pretekst do slajdu, który być może Państwa zainspiruje do jeszcze innego wątku. Jak bardzo ważne w kontekście kina dokumentalnego jest to, kiedy ono jest realizowane. Jak sama pora roku jest w stanie wzbogacić naszą interpretację albo podpowiedzieć coś interpretacyjnie. Prosty przykład z filmu, który pewnie świetnie Państwo znacie, wszystko może się przetrafić, Marcela Łozińskiego, rok 95. Fakt, że film ten, zdjęcia były realizowane w maju, piękna jesień, jeszcze chwilę przed latem, ale tam już wszystko kwitnie w tych łazienkach warszawskich, to oczywiście sprawia, że ten świat jest taką ziemską Arkadią, jest ziemskim Edenem i to ma swoje znaczenie dla rozumienia tego filmu. Albo przykład z Władysława Ślesickiego, jego filmu Zanim opadną liście, film opowiadający o wędrówce i życiu cygańskiego taboru. Kończy się lato, rozpoczyna się jesień i film kończy się właśnie liście, kończy się takimi ujęciami obozu, na który zaczynają padać krople jesiennego deszczu. I to też oczywiście pozostawia nas z pewnym znakiem zapytania, z pewną próbą interpretacji tego, co Ślesicki chce nam powiedzieć takim, a nie innym finałem, właśnie czekając zapewne, akurat w tym wypadku na jesień, by uczynić ją czymś obecnym w kadrze. Pora roku, kalendarz, a kino dokumentalne. Bardzo ciekawy, ważny wątek. Drodzy Państwo, powstaje po dokumentacji scenariusz. Tutaj też wielki ukłon dla Pawła Łozińskiego za zgodę na pokazanie Państwu jednej z wersji tego scenariusza. O tyle ciekawej, że zobaczcie Państwo, to jest świetny też przykład tego, jak dzieło ewoluuje, jak się zmienia. Tutaj chociażby możemy wyczytać, że na etapie scenariusza
ten film zatytułowany był Powrót, a nie Miejsce urodzenia. Dyskusja o tytule też jest zawsze ciekawa. Dlaczego tak, a nie inaczej? No i na jednej stronie, jak to często bywa w kontekście kina dokumentalnego, Łoziński szkicuje, na czym mu zależy, czego się spodziewa, o czym ten film mniej więcej będzie. Oczywiście nie jest w stanie doprecyzować wszystkiego, bo jest, jak wspomniałem, ten margines niedopowiedzenia konieczny dla kina dokumentalnego, ale i tak oczywiście po dokumentacji Paweł Łoziński wie już wiele. I zobaczcie Państwo, że tutaj w tym, na tej stronie zapisane jest, że film ten będzie trwał 30 minut. My już wiemy, że on trwa minut prawie 50, ponieważ właśnie w trakcie powstawania Łoziński dochodzi do wniosku, że musi mieć więcej taśmy, że chce, żeby ten film był trochę dłuższy, nawet kosztem kilku dni zdjęciowych. Tutaj mamy żelazny dowód na to, że ten film wydłużył się w koncepcji reżysera. Wiele rzeczy się nie sprawdziło, które sobie założył Łoziński na etapie scenariusza. Na przykład zakładał, że cały film będzie rodzajem takiej przeplatanej narracji rozmów Henryka Grimberga z ludźmi spotkanymi na tych terenach. To miało się przeplatać z powracającym przez cały film rozkopywaniem fragmentu pola celem potencjalnego odnalezienia szczątków ojca Henryka Grimberga. Tak się nie stało. Ta scena kopania została w całości przeniesiona do finału, ponieważ założono, drodzy Państwo, i to jest bardzo ważne z takiego dramaturgicznego punktu widzenia, że film ten będzie skonstruowany w taki oto sposób, by nie informować na początku widza, tego, który ogląda film po raz pierwszy, po co właściwie Henryk Grimberg tam wraca. Przecież, drodzy Państwo, nieprzypadkowo w pierwszych sekwencjach tego filmu często spotykamy taki oto obrazek. Grimberga, który siedzi w jakimś, można sobie wyobrazić, właśnie autobusie, który objeżdża tamte wiejskie rejony i milcząco patrzy przez szybę. I kiedy oglądamy ten film po raz pierwszy, mamy pełne prawo pomyśleć, że Grimberg być może odbywa podróż sentymentalną, że oto ktoś wraca po wielu latach do Polski, do miejsc, które zna na przykład ze swojego dzieciństwa, i to jest cel jego podróży. Dopiero z czasem historia zaczyna gęstnieć, dopiero z czasem zaczynamy rozumieć prawdziwy cel podróży Henryka Grimberga. Tak samo bardzo dobrze sprawdziło się to, że w czasie dokumentacji Paweł Łoziński świadomie ominął rozmowę z jednym bohaterem, tym, który był wskazywany przez kilka osób jako prawdopodobny jeden z dwóch zabójców ojca Henryka Grimberga. Łoziński doskonale wiedział, że jeśli porozmawia z tym człowiekiem w czasie dokumentacji i powie mu, dlaczego z nim rozmawia, to ten ktoś nie będzie już na pewno chciał rozmawiać przy kolejnej wizycie. Zatem to spotkanie zostało również odłożone na sam koniec. I tak samo, jak już wspomniałem, w strukturze filmowej scena kopania w miejscu, w którym podejrzewają, że mogą się znaleźć szczątki Abrahama Grimberga, też jest zostawiana na sam koniec struktury filmowej. Zresztą Łoziński oczywiście zakładał, że to kopanie nie przyniesie żadnych rezultatów, że oni się przekopią przez tą zimną, skutą lodem ziemię i niczego tam nie znajdą. Ale wtedy wyobrażał sobie Łoziński, że widok takiego ciemnego, głębokiego dołu w tym zimowym krajobrazie na polskiej prowincji też będzie miał swój wymiar, też będzie miał swój ciężar. Tego oczywiście przed etapem zdjęć nie mógł jeszcze doprecyzować. Drodzy Państwo, rozpoczyna się etap zdjęciowy. Istnieje rozpiska po etapie dokumentacji. Łoziński wie, do kogo chce się udać, do kogo chce skierować Henryka Grimberga, z kim chciałby, żeby Grimberg porozmawiał. Natomiast Grimberga absolutnie nie informuje o tym, o czym on, Łoziński, rozmawiał z tymi ludźmi. Sam Grimberg tego nie chce. Dobrze rozumie swoją rolę. Grimberg, drodzy Państwo, oprócz tego, że jest wspaniałym pisarzem, wspaniałym prozaikiem, miał też doświadczenia związane chociażby z teatrem. Jako pisarz znany zapewne nie był to jego pierwszy kontakt z kamerą filmową. On doskonale wiedział, na czym może zależeć Łozińskiemu,
co może być dla filmu ważne, dla filmu dokumentalnego. On sam nie chciał wiedzieć, czego ma się spodziewać. Przyjmował oczywiście od Pawła Łozińskiego ten rodzaj instrukcji, prawda, że chciałbym, żeby pan porozmawiał z tą osobą, z tą osobą, z tą osobą, ale nie chciał wiedzieć niczego więcej. Te odwiedziny odbywały się zazwyczaj z zaskoczenia. Musimy mieć świadomość, przypomnieć sobie rzecz, która jest dla nas wszystkich pewnie oczywista, że 30 lat temu, zwłaszcza właśnie na takich terenach wiejskich, chociażby komunikacja telefoniczna, no była bardzo utrudniona. Nie było po prostu łatwo skontaktować się ze wszystkimi osobami, z którymi potencjalnie Łoziński chciał, by porozmawiał Henryk Grymberg. I to oczywiście miało też swoje dramaturgiczne korzyści, prawda? Osoby niespodziewające się, nie miały czasu, żeby się przygotować na tę rozmowę, żeby sobie jakoś zaplanować być może scenariusz tej rozmowy, żeby przemyśleć, o czym chcą porozmawiać lub nie. Potem oczywiście zapewne miały prawo nie zgodzić się na tę rozmowę, tak czy inaczej. Natomiast sam efekt takiego spotkania, zaskoczenia miał swoje znaczenie. Rozmowy z grubsza można podzielić na dwa rodzaje. To są rozmowy, które się odbywają we wnętrzach i te, które odbywają się w plenerach. Wnętrza, pozwalające czasami na dłuższą rozmowę, bardziej kameralną, one były w jakimś sensie często sprowokowane przez aurę. Jest zima, jest zimno, jest ponuro. Łoziński doskonale wiedział już po czasie dokumentacji, że większość rozmówców zaprasza swojego gościa do środka, więc na to był Paweł Łoziński przygotowany. Niezwykłe oczywiście było to, czego nikt nie był w stanie przewidzieć. Mianowicie, czy ktoś Grymberga rozpozna. Pamiętajmy, że ludzie, którzy mogli go pamiętać, pamiętali go przecież jako dziecko. I są tam takie sceny w tym filmie niezwykle poruszające, kiedy Grymberg podchodzi do kogoś stojącego przy płocie i zadaje pytanie, czy pan mnie poznaje? I pada odpowiedź, no, Grymberg. Słuszna oczywiście odpowiedź. W czasie różnych rozmów, czasami wątki dotyczą właśnie przede wszystkim rodziców Henryka Grymberga. Dopytuje jednego ze swoich rozmówców, do tej samej klasy pan chodził z mamą? Odpowiedź, do tej samej, razem przecież. A pani z kolei mówi też o mamie Henryka Grymberga, wspomina ją, jasne oczy, blondyneczka, zawsze włosy miała ładne. Większość rozmów nagrywana była wyłącznie dźwiękowo, bez obrazu. To musimy mieć też świadomość, że taśma dźwiękowa była tańsza niż taśma z obrazem, plus była taśmą wielokrotnego użytku. Można powiedzieć, drodzy Państwo, że obraz i kamera były zostawiane tylko na specjalne okazje. Tej taśmy ciągle, mimo wszystko, było tak niewiele, że Łoziński wiedział, że musi być pewien każdego momentu, w którym daje znać operatorowi albo sam podejmuje decyzję, żeby uruchomić kamerę. Natomiast dźwięku nagrano znacznie, znacznie więcej, co będzie też miało pewien nieoczekiwany, bardzo literacki, ciekawy skutek, o czym powiem Państwu w dalszej części jeszcze naszego spotkania. Teraz powiedzmy, żeby nam to nie umknęło, że za niezwykłe zdjęcia do tego dokumentu odpowiada Artur Reinhardt. Świetny polski operator, pewnie bardziej kojarzony dziś z kinem fabularnym niż z dokumentalnym. Tutaj pokazuję Państwu Reinharda z roku 92, czyli dokładnie z tego czasu właściwie, w którym powstaje miejsce urodzenia. Natomiast tutaj na planie filmu Psy Władysława Pasikowskiego, reżysera, o którym też z pewnego względu jeszcze za chwilę wspomnę. A propos koncepcji operatorskiej, tutaj komplementem trzeba nazwać to, że dochodzimy do takiego wniosku jako widzowie, że ta koncepcja jest bardzo prosta. I o to chodziło. Zapisuje Paweł Łoziński. Kamera wiernie towarzyszy bohaterowi, nie stara się zaś zostać bohaterem. To zasada, która wydaje mi się ważna i dotyczy właściwie każdego mojego późniejszego filmu dokumentalnego. To jest, myślę, bardzo ważne zdanie, charakterystyczne dla kina Pawła Łozińskiego i dla kina wielu innych świetnych dokumentalistów. Kamera wiernie towarzyszy bohaterowi, nie stara się zaś zostać bohaterem. Spróbujmy kiedyś obejrzeć film Miejsce urodzenia właśnie pod kątem operatorskim, pod kątem patrzenia na to, jak on został sfilmowany.
Myślę, że wtedy zaczyna się doceniać tym bardziej tą prostotę, to towarzyszenie bohaterowi i taką ciągłą uważność, by kwestie na przykład operatorskie nie wysunęły się na pierwszy plan. One tutaj pełnią funkcję służebną, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Drodzy Państwo, wspomniałem o tych dublach. Rzadko kiedy właśnie zdarzają się w kinie dokumentalnym udane powtórki. Nawet tutaj Paweł Łoziński miał świadomość tego, że niektóre rozmowy, które odbywa w trakcie zdjęć, nie przypominają niestety rozmów, które odbywał w czasie dokumentacji. Myślę tutaj o rozmowach z tymi samymi bohaterami. Ciekawe na przykład była jego obserwacja, jak niektórzy z bohaterów, którzy nie mieli kłopotów, żeby przypomnieć sobie konkretne nazwisko w czasie dokumentacji, kiedy przybył po jakimś czasie z kamerą, już tej pewności nie mieli. Tutaj jest taka słynna scena tego filmu, kiedy leżąca na łóżku staruszka próbuje sobie przypomnieć nazwisko osoby, co do której właściwie wydaje się jest pewna, że była zamieszana w morderstwo ojca Henryka Grimberga. Jak wspomina po latach Paweł Łoziński, ta pani nie miała żadnych wątpliwości w czasie dokumentacji, jakie to jest nazwisko. Natomiast tutaj, jak Państwo widzicie, na etapie zdjęciowym już wprowadza rodzaj takiego zawahania do swojej wypowiedzi. Wojcieniak, Wojtyniak, czy tam jakiś, nie wiem. Raczej mamy wrażenie, że po prostu ucieka od takiej jednoznaczności, jakkolwiek tak naprawdę dobrze wie, co pamięta i co mogłaby w tym momencie powiedzieć. Fascynujące w kinie dokumentalnym, drodzy Państwo, jest to, że nawet najprecyzyjniej zapisany scenariusz i tak właśnie przynosi ze sobą niespodzianki. Tak było również tutaj. Niby zestaw osób, z którymi chciał porozmawiać Łoziński, był klarowny i jasny, a i tak zdarzyły się osoby, które pojawiły się po raz pierwszy dopiero na etapie zdjęć i czasami były to osoby niezwykłe, jeśli chodzi o to, jak ten film wygląda. Jedną z tych osób był młody człowiek, który sam II wojny nie mógł absolutnie pamiętać. Natomiast jego dziadek sporo mu, jak się wydaje, opowiedział, między innymi ze szczegółami o losach Abrahama Grimberga. O tym, kto go zamordował, jak się nazywa i jak do tego doszło. To jest też taka niezwykła scena tego filmu, kiedy ten bohater prosi o to, żeby ekipa filmowa z nim odeszła gdzieś na bok. Z obawy, nie chciał być na widoku i tam opowiada, co opowiadał mu dziadek. W nocy go zabili, rozebrali i z tydzień czasu leżał rozebrany siekierką. Wstrząśnięty Henryk Grimberg słucha, czasami wtrąci jakieś słowo. Gdyby nie było tego bohatera spotkanego właśnie na etapie zdjęć, z pewnością ten film byłby inny. To też jest jakaś wartość właśnie tego otwarcia się reżysera na niespodziankę, prawda? Bycia ciągle otwartym na rzeczywistość i na to, co ona ze sobą przynosi. Obaj bracia. Nie, ojciec opowiadał. Tego, co wiem. I czemu? No co mówił, że ci dwaj. Ci dwaj to jak oni się nazywają? Wojtyński Jan i Wojtyński Stanisław. Ale, Jan ale... żyje, a Stanisław nie żyje. Nie żyje, że... Tam, co w tych dołach leżał właśnie. Tam w tych dołach go tak. Zabił, tam go znaleźł. On szedł po mleko tu do mojego dziadka na wieś, przychodził po mleko. W nocy go zabili, rozebrali. Z tydzień czasu leżał rozebrany. Z tydzień czasu? Tak, nim go pochowali. On siekierą ten człowiek dostał w głowę tu. Siekierką. To było wiadomo, że siekierą został siekierą. Zabity. Ludzie widzieli to. Widzieli cięcie głowy, wszystko, no. Był, leżał nago, tylko na przyrodzenie tutaj było, nakryty jakąś tam szmatą. Tak, żeby dzieci nie patrzały na to. Co, leżał w wodzie? W wodzie, w takim dołku w wodzie leżał. No to wiem, że zabili, no, że oni.
bo to byli wolni ludzie, no. No to każdy tu mówi. Ktoś widział albo słyszał? Nie, no, tylko każdy wiedział, że to oni, bo oni jakoś mi te bracia przemówili, się sami wydawali. Tak, chwalili się tym. No. Że... Już tamten później uciekł stąd, bo nie miał tu życia od ludzi, bo się ludzie śmieli z niego. Po prostu nachodzili go. Że zabójca każdy wykrzykiwał na niego. Z tego uciekł. Dobra, kiedy ja idę, bo to patrzą się ludzie tam z tamtej strony, kurde. Oprócz tej niespodziewanej rozmowy, której fragment teraz widzieliśmy, w praktyce okazało się również bardzo dobrą decyzją, żeby nie odbywać w trakcie dokumentacji rozmowy z osobą najbardziej podejrzewaną, jedną z dwóch, o morderstwo Abrahama Grimberga. To jest również wstrząsająca scena rozmowy Henryka Grimberga właśnie z tym panem Wojtyńskim, o którym przed chwilą była mowa. Jak sam wspomina po latach, doskonale pamięta ten moment Paweł Łoziński, że tak samo ważne było to, co ten człowiek mówił, ale też jak mówił, jak się zachowywał. Jak bardzo sprzeczne na przykład były jego wypowiedzi, jak mieszał zeznania w trakcie tej krótkiej rozmowy, wyraźnie zakłopotany. Na pytanie Henryka Grimberga, czy jego ojciec tutaj do nich również przychodził, najpierw odpowiada nie, nie tutaj. By za chwileczkę, dosłownie w tej samej rozmowie, powiedzieć, raz widziałem, przyszedł, no, przyszedł. Ale chyba takim najbardziej wstrząsającym, symbolicznym wymiarem tej sceny jest to, kiedy pojawia się syn tego pana, bardzo zły, wręcz agresywny w stosunku do Grimberga, do ekipy filmowej, grożący wręcz, jak tutaj widzicie państwo, pisarzowi, że go potłucze. Mówię o tym wymiarze symbolicznym, bo przecież spotykają się tutaj synowie, dorośli synowie. Syn tego, który został zamordowany i syn tego, który prawdopodobnie zamordował albo przynajmniej brał udział w tym strasznym akcie. Mija kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach i właśnie przedstawiciele kolejnego pokolenia stają twarzą w twarz i te emocje są właśnie takie. To też taka niezwykła scena. Wspomniałem państwu przed chwilą przy okazji Artura Reinharda o Wacławie Pasikowskim. Uruchamiam tutaj kolejny związany z miejscem urodzenia, a jednocześnie rozszerzający wątek naszego dzisiejszego spotkania. Mianowicie są przynajmniej dwa filmy, które można by spokojnie zestawić z miejscem urodzenia w ciekawym bardzo kontekście. O czym myślę? Po pierwsze właśnie Władysława Pasikowskiego w jego reżyserii film Pokłosie, w którym to filmie pojawia się ciekawa rzecz, nie tak częsta w kinie, czy to polskim, czy w ogóle w kinie światowym, mianowicie coś, co można by nazwać cytatem z kina dokumentalnego. Ta scena, o której przed chwilą państwu opowiedziałem, spotkania właśnie z potencjalnym oprawcą i z jego synem, ona w jakimś sensie została fabularnie zrekonstruowana w pewnym momencie w filmie Pokłosie Władysława Pasikowskiego i pod tym kątem jest to niezwykle ciekawy materiał do analizy, jak właśnie coś dokumentalnego zostaje potem przetworzone na konwencję fabularną i możemy się zacząć zastanawiać nad różnicami, nad podobieństwem, nad wymiarem, wydźwiękiem obu tych scen. Ale miejsce urodzenia jest też niezwykle ciekawym kontekstem dla filmu Ida Pawła Pawlikowskiego, w którym i konkretne momenty, i konkretne sceny, ale też coś szerszego, coś, co można by nazwać pewną aurą, pewną atmosferą, również w sposób, myślę, nieprzypadkowy odwołuje się do filmu Miejsce urodzenia Pawła Łozińskiego. Dwa przykłady bardzo znanych fabularnych dzieł wywołujących sporo dyskusji w czasie, kiedy były premiery tych dwóch filmów. A można właśnie między innymi porozmawiać o tym, jak te dwa dzieła ciekawie korespondują z filmem Pawła Łozińskiego. Zachęcam, to jest temat trochę na inną dyskusję, chciałem tutaj tylko to zasygnalizować. I wrócić do tego, o czym mówiłem przed fragmentem filmowym, czyli do sceny ekshumacji. Jeszcze raz mapka, jesteśmy we wsi Radoszyna, którą wiele osób wskazało jako miejsce, w którym prawdopodobnie właśnie doszło do
morderstwa Abrahama Grimberga i że to tam właśnie zostały zakopane jego zwłoki. Kopią pracownicy cmentarza żydowskiego, działa koparka, aż, cytując Pawła Łozińskiego, aż nagle któryś ze świadków dostrzegł w wykopie coś błyszczącego. Skoczył do dołu i podniósł umazaną gliną dużą, niebieskawą butelkę z długą szyjką. Litrówka po mleku, krzyknął. Była w całości. Butelka jako symbol opiekuńczego ojca i zarazem realny dowód w sprawie. Wiedzieliśmy, że gdzieś blisko jest ciało. Zatrzymaliśmy koparkę i ekipa z łopatami wróciła do dołu. Po pół godzinie na skraju wykopu ziemia odsłoniła zarys czaszki. Przypadek, los, siła wyższa, magia dokumentu. Kolejny dowód zachował się w całości. Ślad po cięciu siekierą był dobrze widoczny. Syn, nie mogący unieść czaszki swojego ojca, jest dla mnie jednym z najmocniejszych ujęć filmu. Zapisuje Paweł Łoziński. Może zobaczymy teraz ten drugi fragment. Pani Gabrielo, jeśli mógłbym prosić o jego zaprezentowanie. Na golerze, w tym dołku. Tu. Jak oni tam zakopywali, ja byłem przy tym, że było w marcu. Leżał na znak, czy twarzą do dołu? Znak leżał. Jakieś rany miał, ale wie pan, dzieciak to się... Na głowie, czy na gdzieś? Głowie rany miał, no. Widać było. Zamordowany ktoś. A tu żadnych szlarni nie było, czy coś nie było. Litrówko po mleku miał, no. I zastanawiali wszystko, to na niego wrzucili, na tego nieboszczyka. No, przybyła przy nim, no. Przy nim leżała? Przy nim leżała, no. Po mleku była, pamiętam, że po mleku była. Długie takie litrówki. Litrówa, no, a szkło nie zginęło. I w tym miejscu, jak znajdziesz szkło, to musi być w tym miejscu, bo nie ma sprawy. Mówiłem przy tym i musi to być. Pamiętam, że ojciec miał zawsze przy sobie butelkę, dużą butelkę i szedł z tą butelką po mleko. Zakradał się i potrafił wydoić krowę wprost do butelki i przynosił mleko ciepłe dla mnie i dla nas wszystkich. Ojciec tam był, to właśnie tam pożegnałem się z nim. Tego rana, no, w samym świcie, wyprowadzono mnie z ziemianki i wszedłem, nie oglądając się. Wtedy mój ojciec zawołał, no co nie pożegnać się ze mną, synku. No ja się zawstydziłem, zawróciłem. I... Nie wiem, czy on mnie objął za szyję, czy ja jego. I to był ostatni raz, jak go widziałem. O, to ta butelka.
O Boże. Drodzy Państwo, oprócz wszystkiego innego, czym jest ta niebywała zupełnie scena, to chciałem ją pokazać między innymi teraz, dlatego że usłyszeliście Państwo bardzo ważny element struktury tego dzieła, jakim jest monolog z Offu Henryka Grimberga. Nie on mówiący na ekranie, tylko słyszany zza kadru. To jest bardzo ważny środek, o którym koniecznie tutaj trzeba wspomnieć, dlatego że pierwotny plan, drodzy Państwo, był taki, żeby nagrywać właśnie Henryka Grimberga komentującego to, co się dzieje, wypowiadającego różnego rodzaju refleksje w trakcie trwania zdjęć. Ale bardzo szybko okazało się, że to jest zły pomysł. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że dni były wówczas, jak to zimą, krótkie, więc Paweł Łoziński postanowił, że lepiej je jednak spożytkować na zdjęcia, a nie na, między innymi na rozmowy z bohaterem. Po drugie, szybko też okazało się, że niektórymi momentami tych zdjęć Grimberg był tak poruszony, że jakaś spokojna rozmowa była właściwie wykluczona. Po prostu potrzebował czasu, żeby pewne sprawy przetrawić. I ostatecznie zdecydowano się na pomysł, który został wykorzystany w filmie. Mianowicie Paweł Łoziński, Henryk Grimberg i pani zajmująca się dźwiękiem bez kamery. Pewnego dnia pojechali na wieś pod Warszawę i tam przez około 2 godziny Henryk Grimberg opowiadał. Opowiadał, mając jako tło dźwiękowe właśnie dźwięki naturalne takiej prowincji. To nie było żadne studio, to nie było żadne atelier. Opowiadał już z pewnym dystansem, opowiadał bez obecności kamery. I to, co usłyszeliśmy między innymi właśnie w tym fragmencie, to był fragment tego monologu Henryka Grimberga zarejestrowany z nim bez udziału kamery. Stąd ten jego głos, dosyć ciekawie spokojny, intrygująco spokojny, prawda, na tle chociażby tych scen, które widzimy. Myślę, że ta taka kontrapunktowość tego głosu i tego, co dzieje się na ekranie, też tutaj działa w sposób niezwykle ciekawy. Pomijając fakt, że oczywiście Grimberg powiedział znacznie więcej, niż można było wykorzystać w filmie. Tutaj znowu możemy zajrzeć do prywatnego archiwum reżysera. Zobaczcie Państwo, to są spisane wypowiedzi właśnie Henryka Grimberga przeznaczone do, jak nas informuje nagłówek tego dokumentu, do Offu. Grimberg opowiadając o swoim dziadku, mówiąc o swoim bracie, mówiąc o ziemiance, mówiąc o matce, ojcu i tak dalej, i tak dalej.
Sama współpraca z Henrykiem Grimbergiem, którego trzeba nazwać po prostu bohaterem tego filmu, to jest osobny, niezwykle interesujący wątek dotyczący i tego filmu, i w ogóle kina dokumentalnego jako takiego. Drodzy Państwo, Grimberg w Radoszynie, czyli w miejscu, w którym doszło właśnie do odnalezienia szczątków jego ojca, był po wojnie raz. Były to lata 50. Pokazuję Państwu teraz okładkę tomu opowiadań Henryka Grimberga, Ekipa Antygona, ponieważ w tym to tomie, pochodzącym z 1963 roku, znajduje się opowiadanie zatytułowane Hamlet, które jest takim artystycznym przetworzeniem właśnie tej jego wizyty w Radoszynie. Wówczas oczywiście ona nie skończyła się odnalezieniem szczątków ojca. Tam puenta jest inna. Natomiast no Paweł Łoziński był świadom tego, że jest to historia, która jakoś żyła oczywiście w Grimbergu i że on wracał do miejsca, w którym był raz również po wojnie. Ciekawe jest to, co zapisuje Paweł Łoziński a propos współpracy z Grimbergiem, to mianowicie, że na pierwszym etapie zdjęciowym prosił go przede wszystkim o powściąganie emocji. Te emocje oczywiście były bardzo mocno widoczne u Grimberga. Każda właściwie kolejna rozmowa te emocje bardzo mocno wywoływała. I Paweł Łoziński czuł się w obowiązku, trochę też jako reżyser, poprosić Grimberga o to, żeby możliwie próbował powściągać te emocje i być przede wszystkim słuchaczem i tym, który pyta. Ponieważ jeśli by działo się inaczej i tych emocji nie udałoby się opanować, to Grimberg zawładnąłby tym ekranem, zawładnąłby tym filmem i wszystkie inne postacie zeszłyby automatycznie na daleki plan. A tam chodziło jednak o spotkanie. Tam chodziło o spotkanie tego, który kiedyś przecież był w tej społeczności. Rodzina Grimbergów była rodziną mocno zasymilowaną na tamtych rejonach. A potem zniknął na kilkadziesiąt lat i wraca jako ktoś zupełnie inny, jako ktoś obcy, czy jednak jako ktoś z naszego świata. Na to pytanie da się odpowiedzieć podwójnie. Z jednej strony wizualnie widać, że o ile mieszkańcy tamtych rejonów wydaje się jakby tkwili ciągle w czasie sprzed kilkudziesięciu lat, tak jakby czas się trochę zatrzymał. To, jak wyglądają, jak są ubrani, jak mówią, wydaje się, że przypomina bardzo mocno to, co, jak to wyglądało i brzmiało kilkadziesiąt lat wcześniej. Po ubranym, elegancko przystrzyżonym Henryku Grimbergu widać, że on w tym sensie przynajmniej wydaje się faktycznie kimś zupełnie innego świata. Tam mamy bardzo jasny sygnał w tym filmie, że on do Polski przylatuje, jest faktycznie kimś, kto nadlatuje do Polski z zupełnie innej rzeczywistości. Ale jednocześnie, i kto wie, czy nie jest to ważniejsze, jest coś, co ich ciągle wszystkich łączy. Bo kiedy Grimberg zaczyna mówić po polsku, to jak mówi, jaki ma akcent, jaką melodię ma jego mowa, natychmiast wskazuje, że on jest stamtąd. I że język staje się jakąś płaszczyzną porozumienia, płaszczyzną komunikacji. Grimberg przy wszystkim tym, czym nie jest już z tego świata, jest ciągle z tego świata, między innymi za sprawą języka. I sam język jest w ogóle niezwykłą kwestią w tym filmie. Niektóre zdania, które padają na ekranie, no odkrywają swoje drugie dno, kiedy się nad nimi zastanowić. Da? Chociażby to zdanie, na które też zwraca uwagę Paweł Łoziński, rozmawiając o tym filmie, kiedy nagle ktoś pyta Grimberga, oczywiście mając na myśli, gdzie teraz mieszka, ale jakże brzmi to zdanie, jakże brzmi słowo chowa w zdaniu, gdzie pan się teraz chowa, no właśnie na tle takiego filmu, takiej historii, gdzie się pan teraz chowa. A gdzie się pan, chciałby się powiedzieć, chował kiedyś? Bo przecież jest to w dużej mierze historia właśnie o ukrywaniu się, o ratowaniu życia poprzez to, że jest się schowanym. Paweł Łoziński zapisał w swojej pracy, że ten język Henryka Grimberga, to co mówi zza kadru, ten jego monolog, to co mówi na ekranie, jest narzędziem przede wszystkim zdobywania wiedzy, a właściwie nigdy nie jest narzędziem osądzenia. To dzięki niemu, pisze Łoziński, językowi. Henryk jest tym samym przemoczonym Heniem, który ukrywał się nocą z rodzicami w chałupie jednej z bohaterek. Jest swój. Mimo że elegant z daleka, to ciągle ten sam,
syn Abrama mówiący po polsku z ich własnym mazowieckim akcentem. I zwraca uwagę Łoziński na inne słowa oprócz pamiętam, które się często pojawiają właśnie u Henryka Grimberga. On często rozpoczyna swoje wypowiedzi albo jakoś przetwarza tę myśl w postaci słów chciałbym się dowiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć, nie chciałbym osądzić, nie chciałbym wydać wyrok, tylko chciałbym się dowiedzieć. I bardzo ładnie komentuje to zdanie Łoziński. Mogę w ten sam sposób opisać swoje nastawienie dokumentalisty wobec ludzi i otaczającej mnie rzeczywistości. Dochodzi tutaj faktycznie do spełnienia tego pierwotnego planu. Pamiętacie Państwo, użyłem takiego sformułowania już jakiś czas temu, że na samym początku tej historii Paweł Łoziński szukał bohatera, który byłby medium, który byłby w jakimś sensie reprezentantem również jego, Pawła Łozińskiego w tym świecie. Grimberg, który mówi, chciałbym się dowiedzieć, jest alter ego w jakimś sensie samego Łozińskiego, jest jakimś medium reżysera dokumentalisty. Oni chcą się dowiedzieć. Każdy czegoś innego, każdy na swój sposób, ale oni chcą się dowiedzieć. Jeszcze wspomniałem, i nie chciałbym tego wątku ominąć, pozwólcie Państwo, że parę słów o montażu, bo to też jest niezwykle ciekawa kwestia w rozmowie z młodymi ludźmi w kontekście kina dokumentalnego. No jak to montaż? Czy kino dokumentalne po prostu nie odtwarza od A do Z tego, co się wydarzyło przed kamerą w takim porządku chronologicznym? A jeśli nie, to nie jest kino dokumentalne? No oczywiście, że nie. To nie jest takie proste, to jest znacznie bardziej skomplikowane i znacznie bardziej ciekawe tak naprawdę. Tych wariantów jest znacznie więcej. Tutaj, drodzy Państwo, za montaż odpowiada jedna z absolutnie najwybitniejszych montażystek w historii polskiego kina dokumentalnego, niestety nieżyjąca, młodo zmarła Katarzyna Maciejko-Kowalczyk, którą tutaj widzimy w jej domowej montażowni, bo dożyła też takiego jeszcze momentu, w którym mogła właściwie swoją pracę wykonywać już niekoniecznie w montażowni, w jakiejś wytwórni, tylko po prostu w domu przy komputerze. Założenie numer jeden, które miała w uzgodnieniu oczywiście z Pawłem Łozińskim, było takie. Montaż ma sprawiać, by groza narastała. By te początkowe być może domniemania, że Grimberg przyjechał turystycznie odwiedzić miejsca swojej młodości, ostatecznie okazywały się jednak czymś zupełnie innym. Groza miała narastać. I zobaczcie Państwo, jeśli byśmy obejrzeli ten film z kolei, przyglądając mu się montażowo, jak on jest skonstruowany pod względem montażu, to dostrzeżemy coś niezwykle ciekawego, że jeśli chodzi o podejmowane tematy rozmów, to one są ułożone tak oto, iż na początku najwięcej jest o matce Henryka Grimberga. To jest szczęśliwe zakończenie. Ona przeżyła wojnę. Potem historię rozmów zaczyna dominować historia młodszego brata, nazywanego Budźkiem, który umiera, ale ginie z rąk Niemca. I wreszcie zaczyna dominować historia ojca Abrama, który też wiemy, że umiera, ale jest to śmierć z wieloma niewiadomymi, z bardzo daleko idącym przypuszczeniem, że jest to śmierć zadana rękami Polaków. I kiedy zobaczymy film z lotu ptaka trochę i zobaczymy właśnie taką strukturę, to zaczniemy doceniać to, jak bardzo właśnie ta struktura montażowa odpowiada pewnej koncepcji, no właśnie tej narastającej grozy. Tutaj jeszcze jeden archiwalny dokument z czasu powstawania filmu, taka układka montażowa. I zobaczcie Państwo, że wyrzucił Paweł Łoziński na przykład całą drugą część dotyczącą dziadków Henryka Grimberga. W tej wersji montażowej, którą widzimy w tym dokumencie, Jankiel, dziadek i babcia mają swoją jakby osobną część poświęconą w filmie. Ona ostatecznie się w filmie nie znalazła. Łoziński uznał, że ten wątek już by rozsadził ten film o jeden za wiele. Ciekawa pod tym względem jest korespondencja Pawła Łozińskiego z Henrykiem Grimbergiem. Tutaj Państwu też ostatni chyba raz podziękuję reżyserowi za zgodę na wykorzystanie takiego dokumentu. To jest list wysłany z etapu montażu, z czasu, kiedy ten film był montowany w kwietniu 1992 roku, w którym to Łoziński zwierza się Grimbergowi, że na wzór jego właśnie tych powieści, o których wspomniałem na samym początku, on chciałby ten film poukładać i jakby rozdziałami i anonsować każdy kolejny rozdział bardzo konkretną informacją, żeby widz się nie pogubił.
I tutaj jest wielka zasługa Katarzyny Maciejko-Kowalczyk, która tak wspaniale ten film montażowo ułożyła, że Łoziński mógł zrezygnować z tych, co by nie mówić, dosyć no, takich prostych podpórek, prawda? Czyli plansza informująca nas, teraz będzie o matce, teraz będzie o braciszku, teraz będzie o Abramie, ponieważ to wszystko dla uważnego widza jest do wyczytania z ekranu. Struktura montażowa sama nam podpowiada, jak mamy ten film odczytywać. Może już tutaj nie będę cytował tego fragmentu. Zaznaczam fragment, który wydaje mi się ciekawy. Potem być może będziecie Państwo mieli okazję i szansę do tego wrócić i sobie to odczytać. Taki moment po ukończeniu filmu, kiedy był on pokazywany w telewizji. Ten moment, który widzieliśmy na ekranie, rozmowy z tym człowiekiem, który zdradza nazwisko ponad wszelką wątpliwość, tych, którzy zabili, ten, który się boi, który rozmawia na uboczu, to jest taki dowód, który ja tutaj tylko delikatnie sygnalizuję, ponieważ to jest temat na osobny wykład, czyli recepcji tego filmu. Co się z nim działo w momencie, kiedy już był ukończony, kiedy był pokazywany tu i tam. To kiedy ten film po raz pierwszy pokazywany był w polskiej telewizji, to zamiast tej sceny, którą widzieliśmy, pojawiła się plansza brzmiąca mniej więcej tak. W tym momencie filmu Henryk Grimberg spotkał bohatera, który odważył się podać mu nazwisko domniemanego mordercy. Ze względu na bezpieczeństwo świadka zdecydowaliśmy się usunąć z filmu tę scenę. Znak tego, że ta historia, o której Państwu tutaj mówię, którą staram się zrekonstruować, ona wykracza daleko poza czas tworzenia tego filmu, czas jego dokumentowania, czas przemyśliwania. To jest ciekawa historia, która dzieje się również potem. Niezwykle interesującym tego znakiem jest dziedzictwo Henryka Grimberga. To jest naprawdę, drodzy Państwo, rzadka sprawa. Kiedy to towarzyszy w jakimś sensie filmowi, opublikowanie książki, która zawiera wypowiedzi zebrane w trakcie powstawania tego filmu, ale w znacznie bardziej rozbudowanej formie. Też te wypowiedzi, które w filmie się po prostu nie znalazły, a które w tym wypadku Henryk Grimberg uznał za na tyle istotne, żeby je opublikować. Pokazuję Państwu po lewej stronie okładkę dziedzictwa z pierwszego wydania, to jest 93 rok, aneks to wydał w Londynie. A kilka lat temu ukazało się kolejne wydanie w wydawnictwie czarnym, pod tym samym tytułem, ale już z inną okładką. I tam na samym końcu tej niewielkiej rozmiarowo książki czytamy. Rzadko zdarza się, by film poprzedzał książkę. Tak się jednak stało w tym przypadku. Najpierw film, potem książkę. Faktycznie. Henryk Grimberg, nim spisał swoje rozmowy z mieszkańcami wsi i miasteczek, w których ukrywał się w czasie wojny, był bohaterem filmu Miejsce urodzenia. Filmu, który pokazuje wędrówkę autora książki po wsiach mazowieckich w poszukiwaniu grobu ojca. No i tutaj informacja o tym, jak przez kogo został wyprodukowany, jakie zdążył już wówczas nagrody zdobyć ten film. Ale w dziedzictwie jest też inny niezwykle poruszający fragment. Nie do wyczytania z filmu. I to jest dla mnie też niezwykle ciekawe, drodzy Państwo, że jakkolwiek jest to oczywiście historia Henryka Grimberga, to film Miejsce urodzenia jest filmem w reżyserii Pawła Łozińskiego. I jego głos jest tam również słyszalny. I wydaje się, że jest to głos, któremu zależy bardzo na tym, by pozbawić właśnie rzeczywistość takiego wymiaru czarno-białego, by ten świat zniuansować, na przykład inaczej niż to widział Łoziński w tej okrojonej wersji filmu Shoah Claude'a Lanzmanna. A w dziedzictwie mamy takie poczucie, że tutaj władzę w jakimś sensie sprawuje nad wymową dzieła wyłącznie Henryk Grimberg. I pojawia się tam takie niezwykłe zakończenie, w którym czytamy. Płakałem, zmawiając modlitwę nad glinianką, gdzie leżał mój ojciec. Nad ziemianką w lesie, który jest grobem całej rodziny mojej matki i na cmentarzu w pobliskim Stanisławowie, gdzie również musiały znajdować się kości moich krewnych. Cmentarz otoczony był lasem i omszałym, żerdziowym płotem starannej roboty, kołki kryte spadzistymi daszkami, wszystko z dobrego drzewa, które się nie dało czasowi. Nikt nie ukradł ani jednej żerdzi, ale nie znalazłem nawet śladu po grobach, bo zginęły pod grubą warstwą śmieci zwalanych tam właśnie przez miasto pozbawione pamięci, choć było ostatnim etapem przed Treblinką. I tam spotkał się czas stary z nowym. Nie potrafię przebaczyć. Nie chcę. Nie czuję się upoważniony.
Niech przebaczają zamordowanie, jeśli mogą. Ja jestem słabym człowiekiem. Nie można wymagać ode mnie tak wiele. I nie sądzę, że wymaga tego Bóg, który jest sprawiedliwością. Uważam, że sprawiedliwe jest potępienie, wieczne, bez przedawnienia. Czułem zimny dreszcz, stojąc twarzą w twarz wobec zła, ale znalazłem w niektórych oczach i słowach także ciepło, które jest mi niezbędne do życia. A butelkę po ojcu owinąłem w tałes i przechowuję razem z odkopanymi okruchami ogniska domowego mojej babki. Czytając ten fragment, trudno po pierwsze nie pomyśleć o tej końcowej scenie, kiedy widzimy pochylonego nad właśnie jakimś takim opłotowaniem nad żerdziami Henryka Grimberga, złamanego tym, co przed chwilą przeżył. Wrażenie z dziedzictwa jest tak silne, że niektóre teksty, które wydaje się powinny być poświęcone miejscu urodzenia, poświęcone są właśnie wyłącznie tej książce. Tutaj taki fragment z tekstów Jana Józefa Szczepańskiego, który pisze wprost: nie widziałem filmu Pawła Łozińskiego. I cały swój tekst poświęca dziedzictwu, które robi na nim olbrzymie wrażenie. Kolejny wątek rozmowy, prawda, o miejscu urodzenia. Mamy film i mamy książkę, taką jak dziedzictwo, bardzo, bardzo ciekawą w formie. Ale niech ostatnie zdanie, skoro mówimy o miejscu urodzenia jednak przede wszystkim, należy do samego reżysera, który zapisał po latach takie oto trzy krótkie akapity. Bardzo mocno czułem w opowieściach moich bohaterów, jak bardzo uwierają ich trudne przeżycia. Lęk przed opowiadaniem o wydarzeniach sprzed 50 lat był dla mnie czytelny i zrozumiały. Nie mieli sposobu, żeby się go pozbyć, żyli z nim na co dzień. We wspólnocie milczenia o tamtych strasznych czasach, przemocy i upokorzenia. Stąd może moje pierwsze wrażenie z dokumentacji, że ich wspomnienia były tak żywe, jakby wojna wydarzyła się wczoraj. Emocje były prawdopodobnie tak silne, ponieważ rozmówcy moi i Henryka Grimberga nie mieli okazji dotąd o nich porozmawiać. Nigdy przedtem nie udało mi się ich przeżyć, uporać się z nimi. To mógł być powód, dla którego powracały po 45 latach z taką intensywnością. W ich wspomnieniach czuło się wiele złości, żalu i bólu. Często miałem wrażenie, że ta filmowa okazja, która pozwoliła im o swoim strachu opowiedzieć, była dla nich w jakiś sposób terapeutyczna. Zależało mi wtedy, być może jeszcze nieświadomie, na osiągnięciu pewnego rodzaju pojednania. Pojednania głównego bohatera ze świadkami tragedii jego rodziny, ale też jego z samym sobą poprzez domknięcie tej historii. Henryk Grimberg czekał o wiele dłużej niż Antygona, by móc pochować swojego ojca. W końcu do tego doszło. A ja miałem prawo sądzić, że niemała w tym rola mojego debiutanckiego filmu Miejsce urodzenia. Bardzo Państwu dziękuję. Bye.